Praktycznie to prawie o 9 lat zmniejszy się średnia funkcjonującego w naszym mieście taboru, a przede wszystkim poprawi się skuteczność świadczonych usług, jakość, obniżą się koszty. No i co by nie powiedzieć, to zupełnie inaczej będą wyglądały poruszając się po ulicach naszego miasta. Na pewno poprawi się bezpieczeństwo. Są to bardzo nowoczesne autobusy, które mają odpowiednie systemy, zarówno zabezpieczeń, po pierwsze, po drugie to jest kwestia ochrony środowiska, silniki są Euro 4, jest możliwość, jest funkcjonujący monitoring, no i przede wszystkim to są piękne nowe autobusy, które posiadają automatyczne skrzynie biegów. Kierowca będzie mniej, prawda, skupiony na tych czynnościach podstawowych, technicznych, nie mówiąc już o tym, że przypuszczamy nie będzie przez kilka lat praktycznie prawie żadnych napraw poza drobnymi usterkami. Sądzę, że ten pierwszy etap zakupu w ramach funkcjonującego, uchwalonego w 2005 roku zintegrowanego programu transportu miejskiego nie będzie ostatnim. I jeszcze w tym roku przygotowujemy nowy projekt do programu regionalnego rozwoju województwa podlaskiego. Całą aplikację, która być może przeniesie nam także sukces, właściwą ocenę merytoryczną, jak również przyznanie środków na zakup następnej partii. Tym naszym celem jest zakup następnych 15 autobusów, a wówczas średnia wieku mogłaby zejść do około 5 lat. To byłby rekord chyba, jakiego to miasto nie osiągnęło. A więc już myślę, że więcej mieszkańców w ramach tego zintegrowanego programu transportu miejskiego będzie korzystało z tych nowych, świetnych autobusów, chociaż i tak w ubiegłym roku PGK przewiozło ponad 4 miliony pasażerów, przejeżdżając ponad 1,5 miliona kilometrów. A więc widzimy, jaka skala jest wielkości eksploatowanych pojazdów, tym bardziej, że w tej chwili już ponad 30 tysięcy samochodów osobowych zarejestrowanych jest w mieście. I myślę, że to będzie także wpływało na nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również zmniejszenie tych okresach szczytowych, zarówno dojazdu do pracy, jak i powrotu z pracy, ilość samochodów osobowych na rzecz autobusów, które będą świadczyły na najwyższym poziomie swoje usługi. Życzę eksploatującym, życzę mieszkańcom przede wszystkim bezpiecznej jazdy, eksploatującym jak najmniej awarii, jak najlepszej skuteczności i funkcjonowania przez najdłuższe lata.